Mam tutaj czerwone i zielone jabłka. Chciałabym poznać liczbę owoców, które mam tutaj razem. Mam 5 jabłek. Policzymy razem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 czerwonych jabłek. Mam również 3 zielone jabłka. 1, 2, 3. Zatem zapiszę. Mam 5 czerwonych jabłek i 3 zielone jabłka. Co powinnam zrobić, aby poznać całkowitą liczbę owoców, które tutaj mam? Czy powinnam dodać tę liczbę, a może odjąć? Pamiętaj, chcę wiedzieć, ile razem mam wszystkich owoców. Może powinniśmy odjąć, a może dodać? Jak myślisz? Po lewej stronie mamy na pewno 5 czerwonych jabłek, czyli te 5 jabłek na pewno mam. Do tego mam jeszcze 3 jabłka. Czyli mam więcej niż te 5 czerwonych jabłek, prawda? Zatem muszę dodać 5, dodać 3. Ile to będzie równe? Policzmy razem. Mam 1, 2, 3, 4, 5 czerwonych jabłek i jeszcze dodatkowo 6, 7, 8. Razem mam 8 sztuk jabłek. W porządku. Ale wspomniałam, że mogłoby być to odejmowanie. Co by w takim razie oznaczało takie działanie? 5 odjąć 3. Jak myślisz, kiedy robilibyśmy takie działanie 5 odjąć 3? Wtedy, gdy na początku mielibyśmy 5 jabłek, zapiszę, wkleję te jabłka. Czyli na początku mamy 5 czerwonych jabłek i jesteśmy bardzo głodni i zjadamy 3 jabłka. Czyli zjadamy to jabłko, jedno jabłko. Zjadamy drugie jabłko, całe i zjadamy trzecie jabłko. Ile jabłek nam zostaje? Myślę, że już wiesz. Widać, że zostały nam 2 jabłka. Tutaj zostały nam 2 jabłka. Czyli jeżeli chcemy poznać całkowitą liczbę owoców, to je dodajemy. A jeżeli jabłka zjadamy albo oddajemy koleżance, to wtedy odejmujemy.